Hej, dzisiaj dalej drążymy temat genetyki oraz różnych prawidłowości, które są z nią związane. No i dzisiaj będzie tak zwana chromosomowa teoria dziedziczenia. Głównie opiera się ona na badaniach Thomasa Morgana, który eksperymentował na muszce owocowej, krzyżował je, porównywał ze sobą potem różne cechy. No i wysnuł on kilka wniosków. No jak pierwszy, najważniejszy, to to, że geny znajdują się na chromosomach, gdzie zajmują swoje określone miejsca, czyli tak zwany locus. I ale tego samego genu zajmują to samo miejsce na chromosomach homologicznych. Kolejne to to, że geny są ułożone liniowo na chromosomach. No i geny, które znajdują się na tym samym chromosomie, to są tak zwane geny sprzężone. I to jest ciekawe, jeśli chodzi o geny sprzężone, to to, że mogą one trafić do tej samej gamety, jeśli nie zostaną one rozdzielone przez crossing over. Czyli jest to coś, co tak troszkę kłóci się z drugim prawem Mendla. No to jest przykład. Mamy dwa organizmy heterozygotyczne, ponieważ mają zarówno alele dominujące, jak i alele recesywne pod względem obydwu cech. No ale mimo to po skrzyżowaniu okazuje się, że stosunek fenotypowy wynosi do 3 do 1, zamiast 9 do 3 do 3 do 1, jak to jest w przypadku drugiego prawa Mendla. No i co się okazuje? Pierwsze, co tutaj widać, że inaczej został zapisany właśnie zestaw aleli danego organizmu. Oznacza to, że zestaw aleli nad kreską znajduje się na jednym chromosomie, natomiast zestaw genów pod kreską znajduje się na drugim chromosomie. No, tutaj mamy na przykład to AB. To wyobraźmy sobie, że właśnie mamy taki chromosom. Mamy alele AB, duże A i duże B. Jak dobrze wiemy, podczas powstawania gamet zachodzi crossing over, które polega na wymianie części fragmentów z chromosomów homologicznych. No i wtedy te chromosomy są rozdzielane do poszczególnych gamet, no i trafiają tam różne alele. Ale w przypadku, gdy geny A oraz B znajdują się naprawdę blisko siebie, to występuje niewielkie prawdopodobieństwo, że akurat pomiędzy nimi zajdzie crossing over. Dlatego też w znacznej większości te obydwa alele razem przechodzą do kolejnej gamety. No i właśnie dlatego to, co znajduje się na jednym chromosomie, czyli alele duże A oraz alele duże B, tworzy jedną gametę. No i do drugiej gamety trafi materiał genetyczny z drugiego chromosomu homologicznego, który, skoro nie zaszło crossing over, będzie miał zestaw aleli małe A oraz małe B. Wstawiamy to do krzyżówki. Jedna gameta będzie duże A, duże B. Jedna gameta to będzie małe A, małe B. No i tutaj zapisujemy wyniki właśnie tej krzyżówki. No i umawiamy się, że na przykład gamety z tego osobnika będą zapisywane nad kreską, natomiast gamety z tego osobnika będą zapisywane pod kreską. No i tutaj rzeczywiście wychodzi nam, że stosunek fenotypowy powinien wyjść 3 do 1. Tutaj będziemy mieli homozygotę dominującą pod względem obydwu cech. Tutaj dwie heterozygoty, no i jedną homozygotę recesywną, która będzie właśnie tą jedną częścią z czterech. No i dzięki właśnie genom sprzężonym możemy mapować geny, czyli określać, gdzie one się znajdują na chromosomie. Wykorzystujemy do tego częstotliwość crossingowej, które zajdzie właśnie pomiędzy tymi genami. Określone czasem jako centy Morgany, czasem jako jednostki mapowe, czasem po prostu określone jest jako procent. I oznaczam właśnie procent zachodzenia crossingover pomiędzy wybranymi genami. No i logiczne jest to, że im geny będą bliżej siebie, tym rzadziej będzie występować crossing over pomiędzy nimi. Ono zawsze może zachodzić, ale jest po prostu dużo niższe prawdopodobieństwo. No i to jest taki schemat, jak to mogłoby wyglądać. Mamy na przykład gen A oraz B, pomiędzy którymi zachodzi crossing over tylko w przypadku 5% gamet, pomiędzy AC 20%. Tak więc wiemy, że gen B będzie bliżej C.